Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na nową serię z gry Paradise Lost. Tak? Dobrze to mówię? Paradise Lost. Taki zespół jest metalowy. Gra polska, z tego co tam widziałem. Po polsku śpiewają. Polski bunkier chyba, czy tam po niemiecki. Ciekawe tylko, czemu nie widzę polskich napisów, no ale może to... A, jest, dobra. Czyś jest to moje pierwsze odpalenie, więc trzeba zobaczyć. Z czym to się je? Celownik może niech będzie. Głośność główna, otoczenia, muzyki. Muzykę przyciszmy trochę. Może tak. Dialogi. A, dobra, zobaczmy tak. Akceptujesz, koleś? Raczej nie wygląda, żeby było wsparcie dla nowych konsol, ale lećmy. Ale mieli wtedy komputery normalnie. Ciekawie się zaczyna, nie powiem. Dziękuję. To dziękuję. Intro, proszę Państwa. I oczywiście musi być zima, bo jest zima za oknem. Cudowne misio. W sumie taka gra, gdzie jak poszła świat, to nie da zapomnieć, co Niemcy Polakom zrobili. Nie faszyści, tylko Niemcy. Jestem tego zdania. Zaprzeczenie. Dobra. No tak, trzeba drzwi zamknąć, bo jak żeby inaczej. Okej, słyszałem o tej grze, że bardzo wolno, że tak powiem, nie da się biegać chyba za bardzo, ale rozglądanie bym, troszeczkę przyspieszył, da się.
Czy się nie da? Czułość kamery. Spróbujmy. Chyba trochę szybciej jest. Jakaś latarka, halo? Oszedł ktoś. Znaczy wiem, że to jakiś małolat. Bez latarki? Dziecko ma zapalniczkę? Jak tak można? Nie płacz, synku. I'm scared of the dark too. This is how we fight it. See? And now mom is going to make it all warm and cozy and you tidy up your toys, dobrze? Ale po cholerę takie mieszanie angielskiego z polskim. Nobody likes when it's cold, right? Maybe when you're breathing strong the winter will go away. What do you think? Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. You think I'm boring, hmm? But that's what being a mom is all about. Being boring. Time to sleep, little one. No matter how dark the night, the new day sun will rise. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Po cholerę. Jak się robi po angielsku, to po angielsku. Jak po polsku, to po polsku. Strasznie to dziwnie brzmi. Bla, 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 pamiętaj o tym. Okej, okay, let's go. Mam nadzieję, że tutaj w tej grze nic nie straszy. Tu rozumiem, jesteśmy tym małolatem. Co to? O, karabin. Myślałem, że tu da się ten jakąś pochodnię zapalić. Szkoda, że nie znam niemieckiego, no ale cóż. Coś tu mamy do wzięcia. Interakcja, zobaczmy. Po polsku. Obawiam się, że morale w dalszym ciągu spada. To też takie głupie. Jak już to powinno być, bo to rozumiem, że to Niemcy pisali. 60? Myślałem, że to druga wojna światowa. Czy to widocznie jakaś taka wersja alternatywna świata. Niektórzy mężczyźni dziś zaczynają się niecierpliwić. Przypuszczam, że część z nich zrozumiała, że ich Oberleutnant wie równie mało co oni sami. Rozumiem, że nasza misja jest ściśle tajna, ale być może jesteśmy najlepiej wyposażonym oddziałem w całych Niemczech. A nasz cel nadal pozostaje dla nas zagadką. Kiedy zaczniemy walkę z wrogiem? Aha, świetnie. Się męczyłem czytać z kartki, a jest tutaj. No dobra, odłóż to. Chyba, że to nie jest alternatywna wersja. Nie no, komputery są to. Musi być alternatywna wersja. Kurde, lubię takie gry, gdzie się coś zwiedza i odkrywa. Tak jakby 1 maja to mi przypominało. Tu zachęcają iść. Coś się poświetla. Wyglądało, jakbym się zaciął. A, tu jest ten karabin. Nie no, spoko na razie to wygląda, mimo że nie ma obsługi nowego Xboxa. Rozumiem, że X muszę wcisnąć, czy jak? A. A wciskamy, a X-em patrzymy. Kraków znowu.
zostałem wysłany na poziom 00, godzina 9.42 w celu patrolowania bazu. Bla bla, wejście do schronu wysuniętego najbardziej na północ. Gdy dotarłem do drzwi schronu, zaobserwowałem jak zazwyczaj, że nic się nie zmieniło. Drzwi były zamknięte i kolejny raz nie spotkałem żadnych intruzów. Na tym kończę mój raport, którego oczywiście i tak nikt nie przeczyta. No jak nikt? Ja przeczytałem. Widzę, że tam naród ten w okularach wszyscy. Zegary stoją. Przepiękny zlew. I tu jest kalendarz 47. Dokument był 60. Ciekawe. O, jaka babeczka. Dobra. I co tutaj? Nic nie ma. Ale ty tupiesz, koleś. Znaczy koleś, tak zakładam, że to koleś. Kuźwa, nic nie widzę. Serio. Fajnie te dokumenty czytą rzeczy, które można użyć, się poświetlają. Bym gówno widział. Inna sprawa, że jak na razie to ta gra jest bardzo liniowa. Aha, to myślałem, że to jakaś latarka mi się świeci. To znowu mu się coś przypomniało. Bunkier 04. Wybierz. Serio? Is the rotor, mom? It fell. Is it broken? We can't take the generator without it. Don't worry. We should have a spare one somewhere. Mom? Who's this? Twój tata. It's no one. Do you understand? It's no one. O, mama się wkurzyła. Ale grafika twarzy słaba. Kurde. A sobie wyobrażam, że to tyle lat stoi i nie ma żadnego kurzu, nic. O matko, coś tam jest. Kuźwa, trochę małe to. Idź młody tutaj. Pewnie trzeba będzie odpalić jakąś zagadkę, może światełko. Gdzieś tu musi być włącznik światła. Ciekawe po co im parasol w bunkrze. No ale okej. I wszystko działa. Tysiące świeczek, tych lampek. Dobra, odpalmy może ten sprzęt. Będziemy więcej widzieć. Jak już tak zachęca mnie to światełko, żeby tu podejść. Ciągnij, młody. Żeby wejść w interakcję, przesuń. Serio, tak? Fajne. I oczywiście każdy spojrzy przez to okienko. Aha. Gówno zobaczyłem. Jaki fajny czajnik. Normalnie jakbyśmy mieli zaraz wystartować. Skubane, ale to wielkie.
czemu nie mogę tego podnieść? Jakiś telewizor? Dobra. Chcą, żeby wcisnąć, to wcisnę. Wybierz. Co ja mam wybrać? Jak ja nie wiem, co to znaczy. Engaging? Ja nie wiem. Mogliby przetłumaczyć, nie? No chyba, że mój gracz też, osoba, którą gram, nie wie. Dobra, wciśnijmy. To. To? Aha. Dobra. Wyłączyliśmy alarm. Alarmę. Tu się nic nie da zrobić. Czyli co? Idziemy na dół chyba. Za światłem. Chyba, że można się cofnąć, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Aha. Można wcisnąć, można się rozejrzeć, tak? Super. Dobra, wciskaj. Serio? Muszę sam wcisnąć? Przednia zabawa. Solidna polska, tfu, niemiecka ta. Co ja chciałem? Technika, że działa po tylu latach. Znaczy kurde, no ja zakładam, że to się dzieje ileś tam lat po wymarciu tego bunkra, ale może się mylę. Ojoj, dobra. 00. A ma być 04. Spoko. I ten gościu nic dla niej nie znaczy. I on jest nikim, a się uśmiecha jakby. Nieważne co było. A. Czyli tędy i tak miałem iść. Tu zaskoczymy tak, żebyśmy już nie mogli wrócić. Rozumiem. Zostawiasz... Nie zostawiasz śladów na śniegu. Oj, mało lat, ty tak nie stękaj, tylko idziesz. I teraz mamy okazję przejść przez wagon. Oczywiście zapalniczki nie zapalisz, bo czemu? Mielibyśmy podziwiać. Patrzę, może coś tu znajdę ciekawego. Mam oczywiście nadzieję, że wszystko co mogę przeczytać czy coś będzie mi się podświetlało. Tak jak teraz. Kraków. I? Nie ma żadnego tłumaczenia? Nic? O, 18 kwietnia 1960. 19 kwietnia są moje urodziny, jakby ktoś był ciekawy. Obserwator krakowski, NSDAP. No, szkoda, że nie ma napisów. Też ponieważ nie wiem, co to wnosi do gry. No
ale zakładam, że dzieciak nie zna niemieckiego, to i ja nie znam. No ale tamten dokument mi przetłumaczyło, więc sorry. I tu możemy akurat tę walizkę otworzyć. Po coś. I będzie dokument po niemiecku, który rozczytamy, czy mi się wydaje? Chociaż on po polsku miał. Kochana babciu, nie wierzysz, kto podróżuje tym samym pociągiem co ja? Greta Miller. To ta od piłkarza Millera. Nie tak dawno puszczałaś się. Nie tak dawno puszczałaś mi jej piosenkę. Jest taka elegancka. Bardzo chciałabym z nią porozmawiać, ale ma swój własny przedział i nikogo tam nie wpuszczają. Bla, bla. Tutaj jest też rysownik. Przepraszam, że się nie pożegnałam. Przyszli, kiedy siebie nie było i byli bardzo niecierpliwi, niegrzeczni. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Ale przynajmniej obiecali, że przekażą ci ten list. Tak, przekażą ci. Kocham cię, Adela. Kurde, to może do tego bunkra zbierali ludzi, bo się czegoś, jakiegoś końca świata spodziewali, czy coś? No normalnie. Zżera mnie ciekawość. Jak tutaj rysowników, artystów zabierali? W lewo czy w prawo? Łyknij sobie, synu, wódeczki. Może jakaś przebieranka? Kurde, to wszystko wygląda jakby nówka była. Zero kurzu, zero wszystkiego. I mamy kolejny liścik. Do wszystkich osiedleńców. Informujemy, że do cholera wie, Gesellhaft. Można zabrać tylko jedną walizkę na osobę. Każdy dodatkowy bagaż zostanie skonfiskowany z chwilą przybycia. Przepis ten będzie egzekwowany przez Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS. Nie przewidujemy żadnych wyjątków. To co oni mieli w bunkrze zamieszkać? Zaraz się okaże, że to taka wersja Fallouta. Filiżanka? Zbieraj, młody. Pewnie coś ci się przypomni teraz z mamusią. Czy nie? No i co mi to dało? No ładna filiżanka. Pokiego grzeba ja to podniosę. To pewnie ta główna brama zamknięta, wjazdowa. Może to jakaś katastrofa, zima przyszła. Ale po cholerę? To miałem zmasać. Po co mi to? Nie wiem. Ten wzorek coś będzie oznaczał? Czy po prostu nie mieli pomysłu, żeby na końcu wagonu czegoś umieścić, żeby mnie to przyciągnęło? Ty możesz, chłopcze, biegać trochę. Przynajmniej trochę. A ty, złodziejaszku, kolejną walizkę chcesz otworzyć? I się przypomniało coś. Buntuje się, młody. Mamo? Mamo, are you okay? Ulala. Mamusiu? A może on tu wyruszył, żeby dla mamy jakieś lekarstwo zdobyć? I znowu mieszanie angielskiego z polskim. Z dupy, moim zdaniem. Szanowny panie Bach, kuźwa Huber, piszę do pana z prośbą o przysługę. Rozumiem, że nie jestem już upoważniony do zabierania głosu, jako że wszystkie moje aktywa materialne zgodnie z prawem należą teraz do pana. Lecz mam nadzieję, że nie odmówi mi pan tej ostatniej przysługi.
Z całą pewnością pierwszą rzeczą, jaką pan planuje, jest wycięcie buka rosnącego na podłożu, jednak na drzewie tym swoje gniazdo wiła rodzina Kosu. Następnym razem będę pamiętał, aby kupić bilet od osoby, która jest ode mnie, do mnie choć trochę podobna. My natomiast wyglądamy zupełnie inaczej, nie wspominając już o pańskiej fotografii w paszporcie. Jednak był pan jedyną znaną mi osobą z całej Bawarii, której przyznano ten bilet. Ktoś się dostał do bunkra, nieuprawniony. Niesamowite. Już... O! Co tu mamy? Łyknij, koleś. Spiritus Sanctus. Po cholerę mi to było, że miałem to zmasać. Co ty tak sapiesz, koleś? Podziemne miasto zbudowali, spoko. Jest zapis. O, jakaś wajcha. Czyli pewnie da się zjechać gdzieś. Zaraz wcisnę tę. O! Są dwie wajchy. Przeczytajmy. Drogi Leopoldzie, wiele razy modliłem się, Boże, proszę uczyń mnie ignorantem. Spraw, abym nie widział tego, co dzieje się na moich oczach. Jestem tylko zwykłym maszynistą, który robi to, co mu każą. Tak, każdy Niemiec robi to, co mu każą, a winą byli faszyści. Czy tam naziści. Ale w głębi serca zawsze wiedziałem, że kiedyś nadejdzie ten dzień, w którym przyjdzie mi zapłacić za wszystkie te lata odwracania wzroku. Bardziej jednak boli mnie to, że w końcu dzień ten nastał, ale konsekwencje za to ponieść musisz ty, a nie ja. Dziś tracę przyjaciela i wciąż się zastanawiam, czy tak musiało być. Może gdybym znalazł sobie odwagę i zakwestionował rozkazy, które otrzymałem, wiedziałbym, że to będzie nasza ostatnia wspólna podróż. Tak, tak. Czyli wszyscy zjechali na dół, a reszta została na górze, czy o co chodzi? Teraz pytanie. Czy ja mam za to pociągnąć? Ciekawe. A to co robi w takim wypadku? A to jest od drugiej windy, rozumiem. Spoko. Kapuje. Niechaj i tak będzie. Leopold to pociąg? Serio? A, to widocznie maszynista tak się zżył z tym pociągiem, że nie mógł przeżyć. Ja myślałem, że to jakiś jest ten koleś, człowiek, a to się ze swoją maszyną żegnał. Dobre. Ale powiedzmy, że zanim zjadę na dół, to utnę w tym momencie ten odcinek pierwszy. Tu nic nie widzę. A w następnym zjadę na dół prawdopodobnie i zobaczymy, cóż tam ciekawego się dzieje. Dzięki za tym obejrzenie i zapraszam gorąco niebawem na następny. Hej!